Witajcie w kolejnym dniu naszego rozważania. Kolejne ciekawe słowo, które Kościół nam daje na dziś. Na początek zapraszajmy Ducha Świętego. Duchu Święty, proszę Cię za każdą osobę, która ogląda ten filmik. I proszę Cię, żebyś Ty do każdej z tych osób mówił. Żebyś Ty nauczył nas słuchać Twojego słowa i zachowywać je. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. W tym tłumaczeniu mam, że przestrzegają, w innym tłumaczeniu jest, że zachowują. No, tak mi się to kojarzy z tym, że Maryja słuchała słowa i zachowywała je. Zachowywała je i rozważała. I z tego słowa, chodzi oczywiście o Słowo Boże, odkrywała, co robić. Maryja jako pierwsza w pełni przyjęła Słowo Boże i wydała owoc. I Jezus tutaj, tak jak czytałem w komentarzu jednym, Jezus nie umniejsza tutaj wcale macierzyństwa Maryi, że ona jest matką Syna Bożego, dlatego jest szczęśliwa, ale ona jest, Maryja jest szczęśliwa przez to, że zachowała Słowo Boże, że żyła tym Słowem i że wydała owoc tego Słowa. I tak samo błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. My wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby słuchać tego Słowa. Słowo Boże to jest to, co się słyszy. Słowo Boże jest w nas. To, co my słyszymy, później zachowujemy i rozważamy w swojej głowie, w swoim sercu. A serce to w Piśmie Świętym jest siedlisko myśli. I przestrzegają tego słowa, czyli idą za tym słowem. I Pan Bóg nas prowadzi przez to słowo. I on, Słowo Boże, to nie jest tylko Pismo Święte. Pan Bóg mówi do nas przez różne, nie wiem jak do was, ale do mnie mówi przez sytuacje, przez ludzi, których spotykam. Miałem taką sytuację, rozmawiając z jednym człowiekiem, powiedział mi, że i co, ty tego Boga słyszysz w głowie i wydaje ci się, że On jest? No nie. Pan Bóg nie mówi do mnie tylko przez to, co ja tutaj przeczytam, tylko to przez to, co ja sobie myślę, bo Pan Bóg mówi do mnie przez wszystko. Przez całe moje życie, przez te wszystkie sprawy, które się dzieją, przez to, co ludzie do mnie mówią. I On do mnie mówi. I jeżeli ja słucham tego słowa, to nauczę się rozpoznawać ten Jego głos. I przestrzegać tego, co On do mnie mówi. Bo jeżeli będę wiedział, że to jest od Niego, jeżeli wiem, że to jest od Niego, no to... Jeżeli Pan Bóg tak mówi, no to co może... Któż może mi zaszkodzić? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? I taka... refleksja na dziś, nie wiem, może... Zapisz sobie. Albo pomyśl, co ostatnio Bóg do ciebie powiedział. Wiesz, że jest od Niego.
A jeżeli nie masz takiego słowa, to poproś o nie. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.